Stowarzyszenie Pole Dance Sport Polska zawsze dokłada wszelkich starań, żeby poziom pole dance sport w Polsce się podnosił. I to też oczywiście zawodnikom. Zawodnikom stwarza możliwości, żeby prezentować siebie i dzięki przygotowywaniom do konkursu i mistrzostw podnosić swój poziom, tak żeby Polska pięknie prezentowała się na arenie międzynarodowej. Są to pierwsze Mistrzostwa Mazowsza, pierwsza taka impreza po Mistrzostwach Polski, ale Stowarzyszenie Pole Dance Sport Polska dokłada wszelkich starań, żeby kalendarz imprez sportowych w kategorii pole dance był atrakcyjny dla zawodników oraz widzów. Tutaj mamy oceny prezentacji technicznej, wykonania technicznego, prezentacji artystycznej oraz elementów pozostałych. Ja jako sędzia techniczny i regulaminowy pilnuję spisu pozycji obowiązkowych, które są zawarte w układzie obowiązkowym oraz oczywiście dbam o to, żeby no jak najmniej ujmować punktów, ale jednak dbam o ujemne punkty, ponieważ są takie też wpisane, jak na przykład każdorazowe poślizgnięcie lub niestabilne wykonanie jakiejś pozycji. Kiedy pierwszy raz zobaczyłam kiedyś relacje z Mistrzostw Australii, Pole Dance z 2006 roku, strasznie poczułam taką wielką potrzebę, prawda, trenowania tegoż rodzaju tańca. Także czekałam, aż w końcu w maju 2014 roku w Gdańsku otworzono pierwszą szkołę, która zaczęła specjalizować się w pole dance'ie i od razu zapisałam się na zajęcia, gdzie powiedzmy uczęszczam regularnie mniej więcej 2 razy w tygodniu. Trenuję dodatkowo jeszcze w domu w zależności oczywiście od czasu, bo również studiuję, więc niestety jest dosyć ograniczony. Także no tak mniej więcej jeszcze 2 razy w tygodniu, czyli w sumie 4 razy w tygodniu trenuję, jakieś 2 godziny. Także ogólnie rzecz biorąc, na pewno jest to dosyć wymagający sport. Ćwiczę pole dance od 2 lat. Zaraziła mnie pasją moja siostra, która również ćwiczyła. Zobaczyłam ją raz na pokazie i stwierdziłam, że to jest moja pasja, muszę to robić. To wszystko zależy od poszczególnej osoby. Bardzo liczą się przeszłość, tak jeżeli ktoś tańczył w balecie, to ma zdecydowanie łatwiej moim zdaniem. Nie można tak określić, to po prostu trzeba to czuć, to jest pasja. Na pewno jest to sport dla twardzieli, osób, które nie boją się siniaków, obtarć i ewentualnych innych kontuzji. Ale ogólnie rzecz biorąc jest na pewno pięknym, wymagającym, powiedzmy, pasji sportem. I polecam wszystkim rozpoczęcie treningu pole dance. Na pewno nikt się nie zawiedzie, a wręcz może, prawda, rozwinąć swoją pasję w jakiś inny sposób.